trzy hale produkcyjne, tysiące podzespołów i wiele rąk zaangażowanych w montaż. Z naszą kamerą zajrzeliśmy do fabryki w Tychach, skąd wyjedzie pierwszy w historii w pełni elektryczny samochód osobowy produkowany seryjnie w Polsce. To również pierwszy Jeep polskiej produkcji, a docelowo 45 samochodów wyjedzie stąd w ciągu jednej godziny każdego dnia. Zanim pierwsze elektryki trafią do klientów, muszą przejść jeszcze testy. Bateria jest sprawdzana przede wszystkim pod względem elektrycznym, czyli czy nie mamy jakichś przebić, które zagrażałyby użytkownikowi. Jest sprawdzana pod względem szczelności, żeby była szczelnie zamknięta, hermetyczna, bo takie są wymagania normy. No i oczywiście później razem w połączeniu z samochodem jest ponownie testowana elektryczna razem z zespołem napędowym z silnikiem elektrycznym. Tyski zakład może pochwalić się produkcją na skalę światową, bo samochody ze Śląska wyjadą do wielu krajów Europy. W polskich salonach elektryk pojawi się latem. Jako pierwszy w pełni elektryczny SUV już został tytułowany europejskim samochodem roku 2023. Znawcy Jeepa, jego fani znajdą bardzo wiele ewidentnych lub też takich ukrytych smaczków jeepowych. Ponadto właśnie pierwszy Jeep w 100% elektryczny. Samochód elektryczny w takim cyklu mieszanym 400 km zasięgu, w cyklu miejskim 550 km zasięgu. Rozwiązania, które pozwalają dosyć szybko doładować ten samochód do 80%, także wydaje się, patrząc na to, co mówią statystyki, 30 km średnio dziennie Europejczyk, który mieszka w mieście, pokonuje, wydaje się dobrym rozwiązaniem. Średnio 5 godzin potrzebują pracownicy fabryki na to, by jeden elektryk wyjechał z hali montażowej. Jak przyznają przedstawiciele fabryki, wiele zależy od dostępności komponentów, z czym wciąż występują problemy. Najpierw dostajemy nadwozie pomalowane prosto z lakierni, uzbrajamy je we wszystkie wiązki, systemy bezpieczeństwa, których tak naprawdę klient nie widzi. Potem przykrywamy to wszystko dywanami i na następnym etapie produkcji montujemy pozostałe komponenty silników oraz zespołów zawieszeń, czyli wszystkie elementy jezdne, które są łączone na tak zwanym mariażu. Przedstawiciele tyskiej fabryki chcą do 2025 roku wyprodukować i wprowadzić na rynek europejski 4 modele samochodów nieemitujących spalin, stąd wkrótce można spodziewać się kolejnych modeli.